Witam YouTube'ka bardzo serdecznie w chyba 38 odcinku z Sushi, Ghost of Tsushima. Tak, przypominam o lajeczku, komentarzu, subskrypcji, dzwoneczku, Twitchu i moim Discordzie, które... Wszystko jest w opisie, co potrzebujecie, żeby być szczęśliwymi ludźmi. Teraz idziemy kontynuować fabułę główną. Co z innymi? Pójdą tam, gdzie im wskażesz. Sensei powiedział im, że tylko ty na Tsushimie możesz zabić Hana. Sam nie podołam. Plan ataku też by się przydał. Wiem, że jest w porcie Izumi, otoczony swą armią. Musimy poznać słabości ich obrony, jak się przekraść i gdzie znaleźć Hana. Przydałby nam się widok na całość. Wiem, skąd będzie dobry. Skorzystamy z osłony nocy. Tak zrobię. Opa. Port Izumi. Dobrze. Port Izumi. Z latarni będzie lepszy widok. Wystarczy tam wejść. I nie dać się zauważyć. Chodźmy. Prawda. Dlaczego Han tu przybył? Pożegluje nadgłówny ląd. Zaatakuje tak jak tutaj. To ostatnia szansa, by go zatrzymać. Te kwiaty... Te same, z których robię truciznę. Mongołowie je zbierali. Chcą nas otruć. Czy na zamku postąpiliśmy właściwie? Zaryzykowałem. Trucizna ocaliła tysiące. A jeśli zginie jeszcze więcej ludzi? Musimy zatrzymać Hana, zanim to się stanie. Masz rację. Musimy go zabić. Szybko. Chowamy mieczek. Niezauważeni do latarni. Nie damy rady, ale możemy wspiąć się klichem. I zakraść od tyłu. Prowadź. Akurat mam zbroję ducha, to dobrze. W dupę. Nie ma. Ale odleciał. Dobra. Tego pana ze zwykłego łuku można. Bo to łucznik. Oni są... Fuck! Nie chciałem akurat w ten sposób tego zrobić. Ajajaj. Dobra. O goście, dobrze, dobrze. Seria skrytobójstw się przydała. Okej. Pyrtum, pyrtum. Tam są typiarze. Kuźwa podchodzi. To jest dwóch. Okej, dobra. Jeden. O. Gdzie on był? Fucken, no. Nie widziałem tam jednego, no. Trzeba było chyba poczekać, aż przejdzie i tylko... Tamtych dwóch łuczników. Tsushima to pierwszy cel mongolskiej inwazji na Japonię. No dobra. Dobra, jeden mniej. Teraz tu będzie dwóch, jak tamten podejdzie. O psa. Okej, okej, okej. I tu! Tutaj któryś jeszcze jest? Nikogo więcej nie ma. Tutaj jest jeden. No kurwa, nie ten guzik. Aaaa! Nie ten guzik. No big brain, no big brain. Dobra, teraz tamten. Tym razem dobry guzik kliknę. Kurwa! Bo ja no nie. Ja mówię trójkąt, no bo tam była seria skrytobój pod trójkątem, nie? Ja cały czas podchodzę do niego, myślałem, że to trójkąt. Już przygotowany paluszek na trójkącie, teraz dobrze kliknę. Dobra, ten odcinek i Minecraft, jakby ktoś chciał wiedzieć. Jestem duchem, nie widzisz mnie. Teraz kwadrat trzeba kliknąć, ok. Pyk, pyk, pyk. Teraz nie było tak źle. Dobra, ty koleżko idziesz. Tamten się patrzy, to musi się odwrócić niestety. Idź, idź, idź. Nie wiem, czy ja mam czekać, aż on wróci? Chyba nie. Dalej idzie, czyli zaraz się zatrzyma. Tutaj, tutaj, ok. Dobra. Teraz wejść od frontu, czy którędy? Dobra. Teraz mam czyste wejście. Elegancko. Ohoho! Co jest w tych beczkach? Zapasy? Trucizna. Ja. Trujące. Jedna beczka to dość, by zabić setki. Prawda. Han użyje ich przeciw głównej wyspie. Nie może opuścić Tsushimy. Zobaczymy port Izumi z latarni morskiej. Jestem za tobą. Tak jest. Kurna, ile... Ja nie mogę, ile trucizny. Spójrz na fale. Są płaskie. Zupełnie jak przed sztormem. To może nam pomóc. Nie będę jeszcze zapalać latarni. Mongołowie nie użyją jej w czasie sztormu. Zapalisz ją, gdy znikną. Spójrzmy na port. No przyjrzyjmy się. Tutaj. Zaplanujmy nasz atak. Kurna, widzisz, taka... ptaki? Jakby bały się czegoś, co nadchodzi. To sztorm. Będą szukać schronienia na lądzie. Okej. Dom kapitana portu. Han pewnie wziął go dla siebie. Blisko do portu i floty. Logicznie. Tak. To jest miejsce, gdzie zabijamy Hana. Han pośle konnych, by nas otoczyli. Tutaj. Mongołowie porzucili to miejsce. Tak, bo ciężko się tu bronić. Ale można zrobić zasadzkę. Z tego grzbietu widać wrogą flotę. Statki nie miałyby szans, gdybyśmy mieli chłacze. Han jest niemal gotów do wypłynięcia na Honshū. Na statkach pełnych ludzi, materiałów wybuchowych i mojej trucizny. Jeśli nie zatrzymamy go tutaj, szogunat upadnie. Burza jest kluczem do pokonania go. Kiedy nadejdzie, Han schroni swoją flotę w zatoce. Wtedy uderzymy. Zniszczymy statki i wszystko, co na nich. Potrzebujemy do tego broni Mongołów. Zadanie akurat dla złodziejki. Również dla wojowników. Mały oddział odwróci uwagę Mongołów, a ja dostanę się do portu Izumi. I zabiję Hana. Dobry plan. Wróćmy do Jogaku i przygotujmy się. Proszę być aktywnym na czacie, nie można tak być po cichutku. Idziemy dalej. Będzie działał od razu atak, czy to koniec misji? A, to było rozeznanie takie. Okej. Aha, to było zaplanowanie ataku. Dobrze. Punkt umiejętności, który mi się w żaden sposób nie przyda. Nie mam na co go wydać. No ciekawe. Serce Jito. Rozmawiaj z Yudą. Dobrze. Świątynia Jogaku. I pod górkę. To od razu weźmiemy sobie dar i lecimy dalej. No kurna, kobieta ma łeb. Kobieta ma łeb. Rzadko się to zdarza. Te moje seksistowskie żarciki. Mam dobre wieści. Dawaj. Jak przygotowania? Kenji znalazł chłacze. Możemy je ukraść Mongołom. Udam się tam. Dobry początek. Ale potrzebujemy więcej ludzi. Kenji, moja morda. Nie. Mój wuj chce śmierci Hana tak samo jak my. Dołączy do ataku. Wtrąci cię do więzienia. Napiszę mu list i zostawię go w komnacie. W zamku pełnym samurajów. Zniknę, zanim się zorientują. Dobrze. Gotowe. Oby wuj to przeczytał. No już nie tatuś. Nie pozwolę ci odejść bez dobrego konia. Nie zdołam podążać za sobą. Ale daj im chociaż szansę. Aha, i teraz mam wybór konia. Spokojnie, nie bój się, nie skrzywdzę cię. Jakie nadasz mu imię? O, w sumie ładny. Kaze, Sora czy Kage? Halo, wybieramy imię. Kaze, Sora czy Kage? Kage. Zrodzony z ciemności. Dobry wybór. Jak dostaniesz się do zamku wuja? Dorastałem tam. Nadal pamiętam każde przejście ukryte w tych murach. Nawet kiedy byłem chłopcem, pan Shimura za mną nie nadążał. No dobra, to się tepamy. To będzie szybciej. Tak budzie, tak budzie. No, z żwawo Kage, już jest, dobrze. Nie jesteś nobu, ale też jesteś fajny. Idźmy pogadać z wujem. Szykuje się wspinaczka. A nie. Jinie, dlaczego uciekłeś? Ja chciałem złowić węgorza na kolację. Zamierzałeś go złapać gołymi rękoma? Ryuzo mówi, że pozbędziesz się mnie, kiedy tylko urodzi ci się syn. Jinie, podejdź. Mocne słowa. Się myli. Droga przed tobą może zająć całe życie. Ale będę przy tobie. Dziękuję. Zawsze. O. Wejdź do zamku Shimura od północy. Potem co, od południa? I żarty i żarciki, no. Tam za ktoś siedzi. Nie będę opionować z bocza klifu. Pomało kto tam wejdzie, ale ktoś tu siedzi, ciekawe. Chłodniejsze niż ostatnio. Uważaj, duchu. Samurajowie cię wypatrują. Dominek wieczorkiem. Albo po tej grze, zależy ile będzie ludzi, jakie będzie zainteresowanie. Na razie jest w planach Minecraft. Hop, hop. Hop. No łap się, łap się. Dobra. Powiedziałem ci przecież. Hopsa, hopsa, hopsa. Jeśli zaatakuję strażę, tylko potwierdzę, że jestem potworem. Idź, idź, idź. Dalej, dalej. A, miałeś reklamę. Że to zależy od ich zainteresowania, ale na razie ludzie są zainteresowani Minecraftem. To jest to, jaki jest teraz serwer zarąbisty. Among Us sobie powoli umiera na razie. Tędy nie. I tu boczkiem, tak jak wtedy. Okej. Teraz tylko chciałbym na dach wskoczyć. Dobra. A? No, głównym wejściem może być problem. Aha. Gdzie są twoje tosty, mordo? O, weź się wespnij. Kuźwa, no. No nie tędy, na pewno. Idziesz se czy nie? Idziesz, super. Uff. Dobra. Podaszku, podaszku. I can see... Aha. A tutaj właśnie. Jakoś tędy? O. Powolutku. Tak na jolo totalnie idę, ale jakoś to wychodzi. Poczekam, aż strażnik skończy sprawdzać. No dobra. I co, wtedy wejdę do wozu? Udało się. Siema Ziutek, siema. Jak w szkole. Dobra, wszystko w porządku. Możesz ruszać. Dziękuję, panie. A źle, o! Dlaczego? Jakieś sprawdziany zapowiedzieli? Pan Shimura dmucha na zimne. Wrogowie zjednali słomiane kapelusze. Nie wie, komu może ufać. Nie jesteśmy żołnierzami, tylko kupcami. Pamiętasz starego Aratara? Handlował jedwabiem. Podobno dorwał truciznę ducha i podał ją pani Kinu. Pewnie robiła mu konkurencję. Teraz jest napuchniętym trupem. Od tej trucizny aż pluła krwią. Łobanie. Dlatego przeszukują wozy. Kto wie, co można by przemycić. Nigdy nie skrzywdziłbym pana Shimury. Ja też nie. Lecz tak po prostu jest. Zobaczymy, no zobaczymy. Powoli sobie wturlamy się. Zobaczymy. Cofnął mi się stream. Wow, do jakiego momentu? Że już? A? Muszę wejść do warowni. Zostawię wiadomość w komnacie. Shimura. Dobra, mogę iść, pogadał, znaczy przeszedł sobie, tamten dalej gada. Okej, powolutku, UPC teraz. No dobra, chociaż mam parę groszy z tego. Jeszcze nie wypłacałem, ale mam. Wychodzenie na przerwę co drugą lekcję? Serio, możecie wychodzić na przerwę co drugą lekcję? Trzeba było o akcjach, że na WF-ie na przykład będziecie musieli nosić maseczki, nie? A, to śmiesznie. Tak cofnęło. Ale nie martw się, Ziutek. Po tym odcinku lecimy na Minecrafta. Zobaczyć. No nie może. Powinniśmy przemawiać razem. Musicie na WF-ie? Serio? Nie chcieć, nie. Okej, gość już sobie idzie. Mamy obowiązek zadbać o to, by nigdy nie dotarli na ziemię Szoguna. Podobno Han używa teraz tej samej trucizny, co pan Sakai. Nie wspominaj o nim w mojej obecności. Wybacz mi, panie. Przez niego bandyci nauczyli się używać trucizny, by zabijać naszych. Duch rozpętał piekło na tej wyspie. Więcej nam już nie ucieknie. Obserwuj obóz. Informuj mnie o wszystkim. No to normalny łeb w każdej szkole. Boisko macie, piłkę grajcie. Okej, czyli okno. Aha, na razie po prostu nie ma WF-u. Teraz mam szansę. Na pewno nie tędy. Na WF-ie cała klasa prawie grała chowanego. To nieźle. W granitowej przełęczy i świątyni Jogaku. Sądzimy, że stoi za tym pan Sa... To znaczy duch. Kurwa. Co uczynimy? Rozprawia się z duchem, gdy pokonamy młodość. Rozkazy Shoguna były jasne. Znam rozkaz. Mój stary pokój. Naszym celem pozostają Mongołowie. Może kiedyś jeszcze tu wrócę. Kryliście, gdzie jest pan? Może. Zwiadowcy nie wrócili z północy. Mogli zostać schwytani. Pokaż mi. Pójdziemy ich śladem i sprawdzimy, dokąd prowadzimy. No sporo zapasów, nie powiem. Co, klasa prawie grała w chowanego, no to kurna, chociaż się pośmieliście trochę. A w tyle osób to jeszcze chowanego nie widziałem. Od której to strony się tam będzie wchodzić? To jeszcze na dach wyżej? A, no drabina jest, no to tak. Na mojej górze straż. No nie powiem, trochę tego tu było. A! Muszę zostawić list w widocznym miejscu. Dobra. No, chowany jest fajny. Jak idę na boisku poza szkołą, to często gram. Aha. O? To on! Straże! Wuju, wybacz, że nie mówię ci tego osobiście. Han zebrał flotę przy porcie Izumi. Jego statki są załadowane trucizną, która przetrzebi armię Szoguna. Kiedy jednak nadejdzie kolejna burza, planuję zabić Hana i zatopić jego flotę. Proszę, byś do mnie dołączył. Liczę, że znów się spotkamy. Jeśli nie jako ojciec i syn, to jako wojownicy, którzy wybrali inne drogi. Cokolwiek o mnie teraz myślisz, wiedz, że zawsze będziesz mi rodziną. O, wychodzę na tego dobrego w tym wszystkim. Jito. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, który będzie jutro. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, Twitch. No i zapraszam na Discorda. Wszystko potrzebne jest w opisie. Moja legenda urosła. Kim się stałem? Duchem Tsushimy. Okej. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa.